Dobry wieczór Państwu, dziękuję Państwu bardzo za przybycie i chcę podkreślić, że obecność Państwa tutaj jest dla mnie wielkim zaszczytem, jest wielkim honorem. Zawsze zobowiązuje mnie ogromnie, żeby wszystko to, o czym będę mówił, miało ręce i nogi i może udałoby się, żeby pozyskać Państwa dla tej dziedziny fotografii, której w tej chwili się oddajemy, znaczy ja przynajmniej po tej wielkiej rewolucji technologicznej, jaka fotografia spotkała na przełomie XX i XXI wieku, w której ja tak się odnalazłem, jak się odnalazłem. Z góry zastrzegam, że poglądy na ten temat, co robię, są bardzo różne. Niejedną spotkałem się opinią, że jest to zupełne wstecznictwo, kompletny idiotyzm, rzeczy, której nie warto poświęcić ani jednej sekundy w życiu. I doskonale w końcu staram się zrozumieć ludzi, którzy tak na to patrzą. Ale będę chciał Państwu zaprezentować pogląd swój, mianowicie w jaki sposób ja na to patrzę, że się tym czymś takim zajmuję i istnieje pewna ilość koneserów fotografii, którzy dla mnie są wielką radością, bo uprawiają te techniki, które nazywamy dziś najogólniej technikami piktorialnymi, uprawiają z wielkim talentem, z niebywałą precyzją. Rzeczą, której ja sam nigdy bym pod ten poziom, który oni osiągnęli, się nie sięgnął. No i zostaną oni prezentowani w tej chwili tutaj, na terenie Związku Artystów Fotograficznych, na tej najbardziej prestiżowej galerii, jaką mamy w Polsce. Proszę Państwa, ten mój punkt widzenia, który chcę Państwu dziś pokazać, jest szczególnym stosunkiem moim, być może innych niektórych ludzi, do kultury wieku XIX. I osobiście wydaje mi się, że wiek XIX był okresem, był epoką, w której duch kultury przeleciał nad światem. Że żadna inna epoka do tej pory znana ludzkości nie wytworzyła takich postaci jak Giuseppe Verdi, jak Fryderyk Chopin, takich jak Goethe i Schiller, takich postaci jak impresjoniści. W tej liczbie jednym z najcudowniejszych tworów XIX wieku była fotografia. Była fotografia, której historia troszkę nie zawsze dobrze może jest rozumiana, to znaczy uważamy, że to dzieło Daguera, tworzenie dagerotypu było tym przełomowym momentem. Tak, było tym przełomowym momentem, ponieważ dagerotyp reprodukował obraz z wielką precyzją szczegółów, co było wtedy w okresie patrzenia, a w szczególności na malarstwo, jako technikę reprodukcji przestrzeni, to co dzisiaj tak doskonale robią metody skanowe, skanowania wszechświata poprzez techniki elektroniczne, wtedy było czymś najbardziej poszukiwanym, najbardziej cenionym. A więc w ten styl dagerotyp włączył się ten poszukiwany styl ówczesnego malarstwa, jak najdoskonalszego odtwarzania przestrzeni. Ale dagier nie był początkiem fotografii. Nie. Początek fotografii nastąpił de facto na terenie wiktorialnego Królestwa Wielkiej Brytanii i twórcą jego był przed Daguerem jeszcze Fox Talbot, który znając, zresztą tak jak i Daguer je znał, tak jak i Nips znał właściwości fotochemiczne związków srebra, rozwiązał tę technikę, że na wielkim rozpiętym pęcherzu rybim z jesiotra wyprostowanym nasycał ten pierścień wpierw azotanem srebra, potem chlorkiem sodowym i w porach pęcherza rybiego tworzyła się warstwa fotograficzna zdolna do zarejestrowania obrazu.
Warstwa ta była oczywiście dyspersyjna, rozproszona materią tegoż pęcherza rybiego. W związku z tym reprodukcja szczegółów albo tych była nieporównywalnie gorsza niż w warstwie płyty srebrowej dagerotypu. Z tego też powodu talbotyp w Europie nie rozpeśmił, nie zrobił sensacji. Talbot opatentował oprócz tego swój wynalazek, jak Państwo wiedzą, Daguer odstąpił za namową François Arago, ministra przemysłu Młodej Republiki Francuskiej, odstąpił od patentu na korzyść wówczas horrendalnego stypendium dożywotniego 9 tysięcy franków miesięcznie, który rząd francuski mu zafundował i ogłoszono, że Francja podarowuje fotografię światu. Chwyt marketingowy był znakomity. Natomiast w chwili, gdy ten chwyt marketingowy opanowywał Europę i fotografia zaczęła się szeroko rozpowszechniać, to w roku 1839, już w roku 1826 Talbot robił swoje talbotypy. One nie rozeszły się po świecie, nie rozeszły się po Europie z pewnego bardzo politycznego oczywiście wydarzenia, bardzo prozaicznego, mianowicie w Wielkiej Brytanii odbył się kongres biskupów szkockich, anglikańskich duchownych szkockich, którzy lansowali oderwanie niezależnego państwa szkockiego od macierzy królowej Wiktorii. Nie będę musiał tłumaczyć Państwu, że przez strukturę państwa brytyjskiego, królestwa niezachodzącego słońca, taki pomysł nie był tam dobrze widziany. I ten kongres duchownych anglikańskich postanowił działać w kierunku utworzenia niezależnego państwa szkockiego i utrwalić na pamiątkę swojego istnienia zbiorowy portretem to wydarzenie odbycia tego kongresu. Zrobienie portretu zbiorowego powierzano niejakiemu mało znanemu malarzowi. Gdyby nie to wydarzenie, o którym opowiadam, pewnie byśmy w ogóle go nigdy nie wspomnieli, Dawidowi Oktawiuszowi Hillowi, który wymyślił, że przecież po co on będzie tych ludzi sadzał na fotelu, żeby ich portretować po kolei, tam było ich około 40 uczestników tego kongresu. Kiedy on zastosuje technikę Talbota, pozwalającą rejestrować portret człowieka i tą techniką będzie miał szkic do zrobienia zbiorowego portretu. Proszę Państwa, ponieważ Dawid Oktawiusz Hill nie był chemikiem, nie był fotografem, i nie znał techniki fotograficznej, zaangażował do tego pana Davidsona, który był chemikiem i on ustawiał ten proces. Robił te emulsje talbotypowe, obrabiał je i natomiast Dawid Oktawiusz Hill ustawiał jedynie portret w altanie malarskiej swojego malarskiego atelier. W momencie, kiedy dowiedziano się przez służby Królestwa Brytyjskiego, że coś takiego się odbywa, że taki kongres zmierzający do oderwania się Szkocji od korony brytyjskiej zafunkcjonował, położono na tym wszystkim łatę. W historii fotografii znajdziecie Państwo takie adnotacje, że talbotypy Dawida Oktawiusza Hilla przeleżały 50 lat na strychu gdzieś zapomniane. Nie zostały zapomniane. One zostały zabronione do opublikowania. Że w ogóle wszelkie ślady po tym, że kongres taki kiedykolwiek miał miejsce, zostały przez władze brytyjskie zatarte z całą świadomością. I dopiero amerykański
notabene pochodzenia żydowskiego, znakomity fotograf, znakomity działacz fotografii na początku wieku XX, gdzieś tam przypomniał sobie, że gdzieś te portrety robione przez Dawida Octaviusza Hilla i Roberta Damsona powinny gdzieś się znajdować. Znalazł je, to opublikował, udostępnił światu poprzez czasopismo Kamera, które w tamtych latach było najbardziej prestiżowym pismem pokazującym twórczość fotograficzną od początku jej istnienia w ogóle. Te egzemplarze. Kamera skończyła swoją działalność już w wieku XX i to w stosunkowo późnych latach, w latach 70., kiedy koszt druku tak wysokiej klasy był już za wysoki, ale zachowały się egzemplarze z tamtych czasów. I zostały one dwukrotnie zebrane i powielone poprzez w okresie międzywojennym pierwszy raz, poprzez wydanie albumu Stiglitza pod tytułem Kamera i w naszych już czasach, teraz niedawno, powtórzone w Stanach Zjednoczonych przez wydawnictwo Paszem, jest taka olbrzymia cegła obejmująca wszystkie fotografie od początku jej istnienia aż do mniej więcej zakończenia II wojny światowej i zdominowania fotografii przez fotografię reporterską, której ukoronowaniem była oczywiście wielka wystawa The Family of Man. Proszę Państwa, w momencie, gdy Stiglitz pokazał te fotografie światu, okazało się, że są to portrety psychologiczne ludzi wykonane z największym talentem, niewiarygodnym talentem. To, co chcę Państwu, wziąłem tylko trzy dla przykładu, bo nie sposób wszystkich 40, kto Państwo się tym bliżej interesuje, dotrze do prac Stiglitza, do ich współczesnych reprodukcji, oto one są dostępne. Proszę łaskawie popatrzeć na sposób portretowania tych biskupów. Może jakoś tak zrobimy właśnie, żeby to w dobrym kierunku szło. Może ja Pana będę zawsze zaczynał, dobrze? I potem pójdzie to obiegiem po sali. Że Państwo te reprodukcje, nie są one niestety najlepsze reprodukcje, są to wszystko talbotypy. Proszę powtórzyć, z którego to było roku? 826. A więc daleko, daleko od formalnego wynalazku fotografii, który przypisujemy dzisiaj Louisowi Daguerreau. Jeżeli mówimy dzisiaj o fotografii XIX-wiecznej, jeżeli mówimy o fotografii jako tym cudownym wieku XIX, który wraz z impresjonistami, wraz z wszystkimi, we wszystkich dziedzinach kultury, objawami najwyższych talentów ludzkich, to na pewno Dawid Octaviusz Hill tą swoim zestawem talbotypów może być wliczony do pocztu tych najznakomitszych ludzi tworzących podstawy kultury XIX-wiecznej w dziedzinie ikonografii, w dziedzinie fotografii. Oczywiście był tam wielki spór pomiędzy malarzami, którzy uważali fotografię za skrajną tandetę, która w wyniku pewnego procesu fotochemicznego usiłuje uzyskać obraz, i z drugiej strony tymi samymi malarzami, którzy natychmiast tę fotografię wykorzystywali jako szkicownik do swoich obrazów i tworzyli ją. Co było istotą, co jest istotą tych obrazów i choćby tych talbotypów, które Państwo macie w tej chwili, oglądacie na sali. Mianowicie istotą było to, co było duchem ikonografii w wieku XIX, jakoby jest dziś zapominane. Mianowicie, że nie jest tak ważną rzeczą, co na tej fotografii jest pokazane. No bo w gruncie rzeczy, kiedy samo wydarzenie historyczne Kongresu Biskupów było być może bardzo ważne dla historii Wielkiej Brytanii
nie neguję, zresztą Państwo wiecie świetnie, że idea oddzielonego państwa szkockiego, oddzielonego od korony, jest ciągle żywa. Wcale nie umarła. Jest to dnia dzisiejszego, ciągle funkcjonuje. Ma oczywiście inny nazw i inny charakter, inny sposób funkcjonowania niż wtedy w Anglii królowej Wiktorii, ale ciągle przecież funkcjonuje. Słuchajcie, duchem tej sprawy jest to, że nie było rzeczą istotną, co tam na tym obrazku jest. Już było rzeczą niezwykle istotną, jakie to jest. Impresjoniści malowali stogi siada, dopatrując się rozszczepienia światła w włóknach słomy wysających z tych stogów siada. Dlaczego akurat te stogi siana były przedmiotem ich zainteresowania? Otóż, proszę Państwa, w tej połowie wieku XIX, kiedy startował impresjonizm, notabene też potępiony przez ówczesne tradycyjne poglądy malarskie, wszelka produkcja rolna, wszelka działalność rolna była uważana za coś najgorszego, czym może w ogóle zajmować się człowiek. I oni z całą świadomością wybierali te stogi siana, żeby pokazać, że nie chodzi im o to, żeby pokazać, że na wsi stoi stóg słomy, bo to wiadomo, to co to ma do rzeczy, że stoi. Chodzi o to, że oni widzą ten stóg słomy w inny sposób niż wszyscy malarze, którzy dotychczas cokolwiek malowali. Słowem, że zwrócono uwagę na to, jakim jest materia obrazu, a nie, co na tym obrazku szczególnego pokazano. Ta dążność fotografii reportażowej, żeby pokazać coś nadzwyczajnego na fotografii, zmierza do tego, co jeden z fotografów szwajcarskich, który odszedł do fotografii piktorialnej, całkowicie rozstał się z tym reportażem, powiedział mi, słuchaj, ja może bym dalej to robił, co robiłem, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że im więcej ludzi zabiło się w samolocie, tym więcej pieniędzy można dostać za fotografię tej masakry. Że to jest jakaś dążność, która prowadzi donikąd. No nie chodzi o to, że coś, Państwo też będziecie się z tym spotykali, szczególnie wśród młodzieży, że ktoś tam zobaczył na ławce świętego pijaka, prawda, że tam się spał i go sfotografował, bo to strasznie ważne. Nie, my powinniśmy być otwarci na człowieka, bo ten człowiek, który usnął na ławce, jest taki sam człowiek jak każdy z nas. I tak samo ma duszę i takim samym jest wobec społeczeństwa, stanowi jego część, tak jak wszyscy jesteśmy. Jeżeli ja mówię o tym, jeżeli powracam w tej chwili do technik, na przykład tamtotypowych, to nie po to, żeby wrócić fotografię o 170 lat do tyłu, nieprawda, do czasów przed Louisem Daguerrem, i cofnąć się w sposobie rozumowania w czasie, bo to na pewno by było. Robię to po to, że fotografia XIX-wieczna jest tym czymś w fotografii, o czym nie powinniśmy nigdy zapomnieć. Tak jak powiedzmy popieramy w tej chwili, rozbieramy nowoczesne uzbrojenie armii, broń rakietową, najnowocześniejsze czołgi i tak dalej. Oczywiście bardzo słusznie, że to się robi, ale nie wolno nam zapomnieć o tradycji husarów. Nie można się oderwać, iść, prawda, drogą jakiegoś takiego manualnego przechwytywania bieżącej potrzeby, ponadto odrywając się od tego, co tę historię fotografii tworzy. Oczywiście fotografia w czasie całego swojego istnienia dążyła do tego, aby stać się dyscypliną masową. I dzisiaj to marzenie spełniło się, bo skanowanie każdego fragmentu przestrzeni, gdziekolwiek by się nie znalazł,
za pomocą cyfrowego aparatu, który zapamiętuje, zaraz można obejrzeć, jak to wygląda. Jest takie pudełeczko, na którym można znajomego na tym pudełeczku pokazać, jak ta fotografia wygląda, to zaspokaja te potrzeby masowe. Natomiast nie zaspokaja, nie może zaspokoić tych potrzeb duchowych, które... Dlatego myśmy wrócili do fotografii talbotypowej. Ona... Patrz, tu przesunęła, co Państwo mi zobaczycie. Chcę pokazać Państwu, jak współczesna talbotypia wygląda. Jak... I proszę zwrócić uwagę na subtelność tonacji, którą ona w sobie niesie. To akurat te dwa fotogramy, które tu pokazuję, są fotografami, fotogramami piktorialisty, który jest bardzo wrażliwego z Dolnego Śląska, niejakiego pana Andrzeja Rutka. To jest talbotypia zrobiona przeze mnie. To jest moja talbotypia. Zrobiona w jednym z pałacyków na Dolnym Śląsku. I pokazuję Państwu te fotografie po to, żeby zwrócić uwagę na szczególną subtelność struktury obrazu. Mnie nie chodzi o to, że tu raz został sfotografowany jakiś tam posążek dziewczyny w zamku dolnośląskim, drugi raz jakiś obiekt cmentarny na cmentarzu w Jeleniej Górze, czy fragment lasu. Fragmentów lasu różowego, który zawsze bardzo piękny jest, bardzo robi na nas wrażenie, ale prostym wydarzeniem, nie jest niczym nadzwyczajnym. Nie niesie w sobie jakiegoś cechy szczególnego wydarzenia. No jest brzezina, ta przepiękna brzezina o tej szczególnej strukturze kory, która w tej technologii fotografii pozwala się tonalnie doskonałą istotą tego obrazu, który pokazuje. Jest jego struktura, jego dusza tego obrazu, a nie jakieś szczególne wydarzenie, które udało mi się sfotografować. To wcale o to nie chodzi. Talbotyp był na pewno pierwszym z tych form obrazu fotograficznego, które pozwalały na wniknięcie w strukturę obrazu, czyli to, co przyświecało właśnie impresjonistom, to, co było duszą XIX wieku w całej jej sztuce, nie tylko zresztą fotografii, to samo zresztą, co było w muzyce, bo nie w końcu nie chodzi o to, czy napisać taką operę według takiego czy innego scenariusza, czy nieprawdaż Toska, czy Traviata są jakimś szczególnym, nadzwyczajnym wydarzeniem, nieprawdaż? Nie, chodziło o strukturę dźwiękową tego, co w tej operze się pokaże. I to rozumiał Verdi, to rozumiał Chopin. I to do dnia dziś, tak jak nie zapominamy muzyki Chopina, nie możemy się od niej oderwać, zupełnie niezależnie od tego, co komponują współcześni kompozytorzy. Tak samo ja to czuję w fotografii. Nie można się od tego oderwać. Proszę Państwa, fotografia rozwijała się dynamicznie i bardzo szybko. Zaraz za talbotypią została jako nadająca się bardziej do powszechnego stosowania rozwinięta druga technika fotograficzna, która oparta była na emulsji, już emulsji, bo w talbotypii żadnej emulsji nie było, tylko pory materiału stanowiącego nośnik. Te fotografie, które w tej chwili Państwo macie, proszę zwrócić uwagę, nie mają żadnej warstwy emulsyjnej. Jedynie strukturę papieru, w której bezpośrednio powstaje obraz. To bardzo szlachetne, to bardzo ważne z punktu widzenia struktury obrazu. W 1860 roku zaczęła rozpowszechniać się metoda emulsyjna, oparta na emulsji zrobionego z substancji białkowej jaj ptasich. Tym podstawowym białkiem tworzącym te jaja, te tak zwane białko jaja kurzego, jest albumina, stąd nazwa tej techniki albumin. Albumin niesłychanie rozwiniętą techniką. Od roku 1860, gdy pokazały się pierwsze albuminy, do roku 1933, kiedy mniej więcej produkcja papieru, już produkcja
papierów fotograficznych, albuminowych została zakończona. Te albuminy były bardzo różne, zmieniały się technologicznie. Dzisiaj cały ten dorobek jest nam dostępny. Te albuminy udało nam się zrekonstruować, nie tak zresztą znów dawno. W formie wydarzenia, które tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili, miało miejsce. To jest fotografia aluminowa. I w porównaniu z nią, jako konkurencja, wykonana też fotografia talbotypowa, żeby je porównać. W fotografii aluminowej jest możliwość uzyskania dużo lepszej jakości, dużo większego bogactwa szczegółów obrazu fotograficznego, tak jak w dagerotypie, ale na materiale już bardziej użytecznym, na papierowym materiale, lub ewentualnie w tamnowym materiale. A więc ona bardziej nadawała się do rozpowszechnienia, aniżeli dagerotypia. Niestety już nie mnie by przypadło w udziale, ale jednemu z kolegów obecnych tutaj na naszej sali, panu Januszowi Witkowskiemu z Poznania, udało się w technice albuminowej uzyskać, odtworzyć ducha wieku XIX. To jest w tym moim portrecie, zrobiony na jednym z warsztatów, w którym wdrażaliśmy te technologie. O tyle ciekawe to jest, że jest to negatyw fotografowany na płycie szklanej z emulsji na tychże warsztatach wykonanej, syntetyzowanej, oblanej na tej płycie szklanej, następnie sfotografowanej, następnie powiększonej do negatywu formatu wielkiego, pozwalającego kopiować się na duży format stykowo. I proszę zwrócić uwagę, z jaką pan Janusz tutaj znakomitą precyzją odtwarza duszę portretu XIX-wiecznego. Ale ja potem chcę pokazać jeszcze inne. To, czy ja teraz coś nie pomieszał? To chyba nie. Tak, to jest. Tamto jest pan Janusz Witkowski, a to jest też pan Janusz i też, ale zrobione z obcych, historycznych, zabytkowych negatywów z dawnego okresu, mniej więcej tu przez przypadek, ciekawy bardzo przypadek, zachował się negatyw, błędnie naświetlony dwoma różnymi fotografiami. Po kolei tutaj inny przypadek amerykańskiego negatywu, który dopiero w naszych czasach znalazł odzwierciedlenie w formie kopii fotograficznych. Proszę Państwa, zaraz za techniką albuminową pojawiła się jeszcze w XIX wieku rodzina technik promianowych, które miały za zadanie wyrównać pozycję fotografii w stosunku do malarstwa. A więc sięgnąć po kolor, sięgnąć po udział talentu rąk i umysłu człowieka w obrazie fotograficznym, a nie chemizmu tego obrazu fotograficznego. Podstawową techniką promianową, to jest do dzisiaj żywą i bardzo szeroko uprawianą, widzę was. Ja teraz to bardzo szeroko uprawiano do dnia dzisiejszego jest właśnie guma, a więc fotografia polegająca na polimeryzacji gumy arabskiej z dwupromianem potasu, wprowadzając do tego rozmaite pigmenty kolorowe pozwalające na uzyskanie obrazu barwnego. I tu pojawia się już w wieku XX. Już w wieku XX pojawia się na Politechnice Lwowskiej wielki talent
Tam był bardzo silny ośrodek fotograficzny, wiele, bardzo wiele osób wydał ze swojego środowiska. Pojawia się wielki talent, nadzwyczajny zupełnie w historii fotografii i nadzwyczajnie oceniony przez światowy ruch fotograficzny, zewnętrzno w Polsce jest niedoceniane, Henryka Nikolasza, który na podstawie ówczesnej już wiedzy o sposobie widzenia barw przez oko człowieka ogłoszonej przez fizyków brytyjskich stworzył pierwsze gumowe obrazy barwne, to jest przed pojawieniem się fotografii barwnej. Martwa natura z błękitną flaszą Henryka Nikolasza. To jest rok 1914. Niedawno obchodziliśmy stulecie błękitnej flaszy. To jest niezbyt udana reprodukcja oryginału, który znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. I proszę Państwa, druga, która jest reprodukcja znacznie gorsza, a oryginał troszkę w gorszym stanie się zachował. To jest Dziewczyna z morelami, wykonana w pełni wielokolorowym tym. Ciekawostką jest, że Martwa natura z niebłękitną flaszą, którą tutaj Państwo za chwilę dostaniecie do rąk, została zrobiona poprzez trzykrotne naświetlanie. Martwa natura jest nieruchoma, więc było to możliwe. Zmieniając klisze i zmieniając filtry na czerwony, zielony, niebieski, RGB, robiąc trzy wyciągi i potem kopiując na barwny obraz. Natomiast oczywiście żywa dziewczyna z morelami nie mogła być w ten sposób fotografowana. Była fotografowana na materiale barwnym dostępnym wówczas stworzonym przez pracę Mir we Francji, zwanej autochromem, dającą bardzo ciemne obrazy, ale o znakomitej kolorystyce, wymagającej bardzo silnego odświetlenia, typ odświetlenia tylko w przezroczu, do projekcji absolutnie się nie nadającym, tylko w przezroczu podświetlanym bezpośrednio w skali 1:1. Do momentu pojawienia się fotografii barwnej w systemie Aquacolor to była jedyna technika umożliwiająca zarejestrowanie obrazu barwnego. Nikolasz tą techniką zarejestrował obraz barwny i z niego dopiero robił wyciągi barwne, które pozwoliły doprowadzić do tejże dziewczyny z morelami. To początek wieku XX. Jednocześnie wraz z tą działalnością polskich fotografów Henryka Nikolasza, zresztą również i innych na całym świecie, pojawiło się pewne zjawisko, które uważamy dzisiaj za początek śmierci fotografii. Tym zjawiskiem był ten aniołek wymyślony przez wielkiego Eastmana, który pisał: ty naciśnij guzik, a my zrobimy resztę. Marcel Duchamp wysłał mu wtedy znany teoretyk sztuki z okresu początku XX wieku, wysłał mu guzik od rozporka swojego wycięty, żeby sobie go nacisnął i żeby zrobił resztę. Ale pomysł Eastmana spełniał to żądanie powszechności fotografii. To właśnie poprzez te wszelką dążność do tego, ażeby fotografię zrobić z niczego. Fotografię sprowadzić fotografię do wymaganej przez człowieka konsumpcyjnego techniki naciskania guzika. I sobie guzik nacisnął, nieprawdaż, już wszystko jest gotowe. To dziś stało się realne, stało się rzeczywistością, stało się prawdą, ale stało też się początkiem śmierci fotografii jako dzieła talentu rąk i umysłu człowieka. W tym czasie, gdy wielki Eastman rozwijał swoją firmę, jego jedynym wynalazkiem, jaki zrobił, była nazwa, Kodak. Wymyślił tę nazwę i z tego i na tym opierał całą wielką swoją karierę.
Resztę zrobili zwykli szarzy fotochemicy, którzy zresztą ich zasługi dla fotografii są bezsporne. W tym samym czasie pojawiły się inne techniki piktorialne, o których już wspominałem, mianowicie techniki wonianowe. One miały pozwolić, to są wykorzystywał Mikolasz w swojej fotografii, miały pozwolić na stworzenie obrazu fotograficznego, który byłby równorzędny obrazowi malarskiemu pod względem wszystkich jego walorów. I ten cel został przez Mikolasza osiągnięty. Proszę Państwa, dzisiaj, mając do dyspozycji całą wiedzę fizykochemiczną, całe doświadczenie pokoleń, które od czasu fotografii Mikolasza upłynęły, obchodząc setną rocznicę martwej natury z błękitną flaszą, a za 2 lata dziewczyny z Morelami, to na pewno też będzie odpowiednio uszanowane. Jeden z naszych kolegów z zespołu, który pracuje ze mną, dla żartu zrobił taki oto obraz. Zresztą obchody błękitnej flaszy Henryka Mikolasza zostały zorganizowane przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Patronował temu pan kustosz dr Sobota, który go zasługi dla przechowywania zbiorów dawnych grupy lwowskiej i współczesnych grupy wrocławskiej są niewątpliwe. Otrzymał w ramach tej mnóstwo fotografii wykonanych w technice skanowania elektronicznego, a przedstawiających różne rodzaje niebieskich butelek. Natomiast ten obraz pokazuje, że technika, po którą sięgał Henryk Mikolasz, jest możliwa dzisiaj również do osiągnięcia. To nie znaczy, że taki obraz należy robić i że to jest cel, który można było osiągnąć. Nie. Chodzi o to, żeby nie zapominać o tym, że taka fotografia funkcjonowała dokładnie 100 lat temu, że była pełną kolorystyczną fotografią. Notabene to wcale nie jest guma. To jest olej. To jest olej. Te konkurujące ze sobą techniki talbotypii, albuminu i gumy zestawił ze sobą w bardzo, bardzo dobry sposób, bardzo dobrze, to trzeba wszystkie trzy oglądać jednocześnie. Jest to ten sam negatyw tego samego obrazu fotografowany w 3 różnych technologiach. W talbotypii, w albuminie i w gumie. One pozwalają na zorientowanie się, jakie subtelności te techniki niosą w trudności, jeśli chodzi o strukturę obrazu. Ciągle podkreślam nie tego, co jest na fotografii, bo na fotografii jest ciągle to samo drzewo. Proszę Państwa, tę dążność do pokazania, że zmierzamy nie do tego, żeby taki czy inny obrazek stworzyć, lecz pokazać możliwe zróżnicowanie technik, jaką duszy, jaką ten obraz niesie, została tutaj z inicjatywy Związku Polskich Artystów Fotografów. Dzięki inicjatywie znakomitego gumisty polskiego, nie ma go tu dziś niestety między nami, pana Grzegorza Gorczyńskiego, również i mojej, stworzona tak zwana szlachetna inicjatywa. Te techniki piktorialne noszą niekiedy nazwę technik szlachetnych, ja niechętnie używam tej nazwy, żeby nie decydować z góry, co jest szlachetne, a co nie szlachetne, bo nie na technologii polega jak taka czy inna szlachetność, lecz na duszy, którą poprzez obraz można przekazać odbiorcy. Natomiast techniki piktorialne, to znaczy te, które zmierzały do konkurowania z malarstwem, bo tak należy je określić dziś umownie, mówimy, że techniki piktorialne są to te techniki fotograficzne, w których nie uczestniczy przemysł.
a więc nie są oparte na żadnej produkcji, żadnych materiałów fotograficznych, nie kupuje się do nich w sklepie żadnych filmów ani niczego innego, tylko wszystko to się robi w pracowni fotograficznej, w warsztacie, talentem swojego umysłu i talentem swoich rąk. I tym ta fotografia jest znamienna i tym jest szczególna. Oczywiście w tych technikach pokazało się mnóstwo możliwości w dawniejszych czasach, również we współczesnych. Jeśli chodzi o gumę, to jest ona jedną z najbardziej popularnych technik. Znakomitymi mistrzami gumy, wielkimi mistrzami gumy byli słynni polscy fotograficy Witold Dederko, młodszy syn, i Marian Dederko. Niestety nie mam żadnego oryginału Mariana Dederki tutaj. On chciał mi pewne rzeczy podarować, bo ja znałem go jeszcze osobiście. Ale ja nie miałem sumienia ich wziąć, bo były to rzeczy tak wspaniałe, że uważałem, że powinny znaleźć miejsce w muzeum. W rezultacie zostały rozproszone, nawet nie wiem w tej chwili, gdzie one się znajdują. Mam na myśli te jedne z najlepszych jego słynnych gum, a więc siostry z getta, te gumy tworzone pod wpływem tragedii II wojny światowej. To są gumy Witolda, ta wielowarstwowa. Możecie Państwo na sobie podejrzeć, jeśli Was to by go interesowało, i zobaczyć, co Witold mi dedykował tę gumę i tam coś napisał na tym. I dwie gumy, które koniecznie chcę Państwu pokazać, Witolda Dederki oryginały, są to w tej chwili już muzealne rzeczy. To wymaga bardzo dobrego światła, żeby to dobrze zobaczyć. To jest akt półtonowy i akt wykonany pod wpływem pseudosalonizacji techniki Sabatiera, zauważonej przez fotochemika francuskiego na pierwszej dekadzie XX wieku. Tam powstał ten słynny akt zrobiony przez Manreya, który na pewno Państwo z historii fotografii doskonale znają, o którym mówi się dzisiaj, że jest ostatnim aktem w historii fotografii. Wszystko co później to już było tylko fotografowanie na guzu. Te dwa fotogramy ilustrują znakomicie duszę, te trzy właściwie, bo ten wielowarstwowy, a te są jednowarstwowe. To Witold Dederko lansował gumę jednowarstwową. Ja jestem niewątpliwym uczniem Witolda Dederki i chcę Państwu pokazać również jednowarstwową gumę moją. Ona tu potem wejdzie do zbioru tej wystawy i pojedzie wraz z nią do Katowic, ale w tej chwili jeszcze ją mam w ręku i chcę ją w takiej formie pokazać. Ale guma jest uprawiana przez współczesnych twórców i to z wielkim powodzeniem. To jest pana Michalika z Wrocławia, guma współczesna, przedstawiła prezentująca katedrę wrocławską, którą pan Michalik... Kościół Świętego Krzyża. Proszę? Kościół Świętego Krzyża. To jest kościół, tak, nie katedra, ale przepraszam, to jest Kościół Świętego Krzyża we Wrocławiu. Oczywiście zbiory pana Michalika są bardzo duże. To jest tylko jeden z przykładów, który chcemy też włączyć do tej wystawy fotografii piktorialnej, która tu jest prezentowana, ponieważ pokazuje on, jakie możliwości dają techniki piktorialne w reprodukowaniu obrazu, w rozumieniu jego struktury, w rozumieniu ducha obrazu, a nie powiedzmy tego, co na tym obrazie jest pokazane. Inny znakomity gumista polski, pan Maciej Kastner z Grudziądza łączy technikę gumy z techniką cyanotypową i w ten sposób przełamuje obrazem gumowym, przełamuje tę jadowitą, niejako niebieską barwę
obrazu cyjanotypowego, co oczywiście niczym nie zmienia postaci rzeczy, że istota obrazu nie jest w tym, którą z technik jak się połączy, lecz w tym, co się na tym obrazie pokaże, jaka jest struktura materii tego obrazu, który się wytworzył. Do takich wspólnych dzieł to jest bardzo szczególna fotografia, wykonana na jednym z warsztatów na Dolnym Śląsku, którym robiło kilka osób. Kamerę do tego, w ogóle to jest to ten zabytkowy hotelowy sprzęt XIX-wieczny, który w hotelach, gdy nie było wodociągów, nie było kanalizacji, służył do mycia. Był gościowi dostarczany misa, dzbanek z wodą, w której mógłby się obmyć. No, taki poziom był techniki hotelowej u progu wieku XX. One zachowały się tam gdzieś jako zabytek. Zostały fotografowane, kamerę do tej fotografii ustawiał pan Janusz Moniatowicz, bardzo doświadczony fotografik, słynny i doświadczony fotografik jeleniogórski. Pan Grzegorz Klementowski oblewał emulsję negatywową do tego, jako emulsję negatyw tworzony techniką kolodionu mokrego. To znaczy takie kolodiony, które dają obraz negatywowy. Ja prowadziłem obróbkę chemiczną tego negatywu i koordynowałem całe to przedsięwzięcie. Natomiast obraz gumowy z tego negatywu robił właśnie pan Maciej Kastner, ten sam, który jest autorem tego jesieńcego portretu swojej córeczki. Jest to bodajże jedyny w tej chwili w zbiorach fotograficznych taki szczególny przypadek, kiedy obraz gumowy skopiowano z negatywu kolodionowego mokrego. To zostało zrobione w tym celu, żeby pokazać, że funkcjonowanie wielkoformatowej gumy nie musi być związane z fabrycznym wykonaniem jakiegokolwiek materiału, na którym można byłoby zrobić negatyw. Nie, umiemy zrobić ten obraz samodzielnie. I temu też przyświecała owa ta szlachetna inicjatywa, w której ten sam fotogram został rozesłany 100 twórcom zajmujących się fotografią materialną. Każdy z nich, ten negatyw, notabene zrobiony przez pana Lewczyńskiego, teoretyka i słynnego fotografika polskiego, niedawno na Socze, który został rozesłany w 100 identycznych egzemplarzach. 100 twórcą fotografii piktorialnej i powstała tak zwana szlachetna inicjatywa, a więc pokaz, proszę tu sobie to zajrzeć. Tu jest pana Mariusza Kubielasa komentarz do tego. Na pewno nie jest sposób już go w tej chwili w całości czytać, ale proszę zainteresować się tą sprawą. Powstała wystawa fotogramów tego samego negatywu, który każdy był inny. Mój fotogram, z tego już pokazywałem Państwu, to pokazywałem przed chwilą, to jest ten albumin, to jest głupstwa teraz mówię. O, to jest ten albumin, a tamto jest talbotyl. Dla zróżnicowania pokazania tych dwóch możliwości. To już chodziło, prawda? To było. Nie chodziło? Proszę. Ta jest wielowarstwowa. Ta mała jest wielowarstwowa, a te dwie następne są jednowarstwowe. Jeżeli na której stronie nie było, to bardzo proszę o obejrzenie tego. Proszę Państwa, spośród tych technik odrywających się od przemysłowego wytwórstwa fotografii, bardzo rozpowszechnioną, to już tutaj prezentowane w dużych formatach, to jest mały, to jest pana Klementowskiego, portret ojca, bardzo charakterystyczny dla autentycznego ambrotypu, to znaczy to jest na szkle nalana emulsja, nie na żadnej tam folii plastikowej czy czymś takim, na szkle nalana. To szkło stanowi jednocześnie materiał ochronny, nalana emulsja
kolodionowa mokra i podłożona czarnym tłem, żeby uzyskać pozytyw. I druga technologia, która jest z emulsji bromosrebrowej, obrobionej odwracalnie, podłożonej białym tłem, tworzącym bezpośrednio obraz. To jest córka pana Klementowskiego, fotografię ja wykonywałem. W ramach reprodukcji tych rozmaitych technik fotograficznych została zreprodukowana technika oleju, którą znakomicie tu jest prezentowana na szeregach fotografii, którą tak znakomicie opanowali koledzy tu ze środowiska warszawskiego, których tylko mogę im zazdrościć. To jest fotograf pochodzący z pracy dyplomowej jednego ze studentów wyższego studium fotografii, gdy to studium jeszcze funkcjonowało, który za temat pracy dyplomowej wziął sobie zrekonstruowanie techniki oleju. To jest nie bromolej, nie jest to na żadnym papierze bromowym zrobione. Na zwykłym papierze nalana jest warstwa chromionowa i wywołana farbą olejową, olejną. Cały szereg prac, które Państwo tu na wystawie macie, jest w tej zrekonstruowanej technice wykonany. Ich reprodukcja znakomita, zupełnie fantastyczna jest dzisiaj nam już dostępna i nie stanowi jakiejś ekstra sensacji. Do bardzo prostych technik piktorialnych, które w tym samym czasie się rozwinęły, należy cyanotypia. Łatwa technika, pozwalająca się łatwo zrealizować, bardzo wdzięczna, mająca niejako ten mankament, że powstający obraz są związki żelaza, to jest technika oparta na światłoczułości związków żelaza. No, znamienna tym, że one po skompleksowaniu dają błękity i ten obraz jest niebieski. Ale ten niebieski obraz daje się doskonale tonować poprzez zaabsorbowanie na powierzchni powstałego obrazu żelazowego, zaabsorbowanie różnych barwników. To jest absorpcja teiny na obrazie cyanotypowym i wtedy nie ma już tego niebieskiego zabarwienia, ono znika i obraz może być w dowolnej tonacji. Na jednym z warsztatów poświęconych cyanotypii jeden z uczestników wykonał mnie taki portrecik, który bardzo sobie cenię i który wyraźnie nie musi być niebieski. Nieprawda, jest bardzo dobrze wytonowany, w tym przypadku wytonowany barwnikiem organicznym, w którym część tego granatowego odcienia cyanotypu się zachowała, a część tego granatowego odcienia została poprzez absorpcję zamieniona na inną tonację. Negatyw w tym przypadku był uzyskany przez kopiowanie przezrocza na duży format materiału przezroczystego fabrycznego, w tym przypadku fabrycznego. Również bardzo wiele osób w tej chwili wykorzystuje wydruki negatywowe, żeby robić w dobrej drukarce, bo to wymaga dobrej drukarki. Wydrukowuje negatyw i ten negatyw skupuje potem na ostateczny obraz. Negatyw jest tylko sposobem pozyskania informacji o parametrach obrazu, a uzyskany obraz ostateczny jest rezultatem talentu umysłu i rąk, co ciągle podkreślam. Proszę Państwa, prezentując te fotografie, w szczególności fotografie albuminowe, których dwie już pokazałem, chcę poprosić obecnego tu na sali pana, który przywiózł ze sobą znakomity cykl. Proszę bardzo, jeżeli są takie oskarżenia. Jest. Panie Januszu, to jest dla mnie.
ogromną radością, że Pan nas odwiedził i że przywiózł Pan te fotografie. Nie chcę Pana wyręczać, bo jeżeli jest autor, to najlepiej, żeby sam zaprezentował Państwu ten cykl znakomitych albumów. Poza tym, którą pokazałem, tą albuminą, którą niesłychanie sobie cenę jest moim portretem, wykonanym przez Pana jako jeden z pierwszych chyba, prawda? Ja myślę, że jedna uwaga do tego, że albumina, owszem, odbitka jest moja, natomiast trzeba oddać... A trzeba dać honor koledze, który jest Pan Baranek. Negatyw nie jest mojego tak. Materiał Pan jest oblewny, tu jest wszystko napisane. Zdjęcia, a negatyw wykonał kolega Łukasz Jurewicz, natomiast odbitka tak. moja. Tak. I Pan Jurewicz oblewał same emulsje do wykonania tego negatywu. Na tej oblanej emulsji wykonał to, a z wtórnego negatywu Pan wykonywał te. A jaki był negatyw? Negatyw szklany 18x24. Albo 13x18. Chyba 18x24. Tak mnie zauroczył ten negatyw, że poprosiłem Pan Jurewicza kolegę. Tak, ale Pana wkładem jest zrobienie tej XIX-wiecznej tonacji, tego przyciemnienia, które oddaje ducha XIX-wiecznej fotografii. Jest to ukłon Panu, zarówno Pana Jurewicza, jak i Pański w stosunku do mnie i do mojego zafascynowania fotografią wieku XIX.